Hello there, z tej strony Lego Hero Polska. Jeśli ktoś z Was nie zdążył kupić wycofanego już ze sprzedaży oficjalnej zestawu Pojedynek na Mandalore, a chciał zdobyć minifigurkę Dartha Maula, to miał na to bardzo dobrą okazję, kiedy w sprzedaży pojawił się magazyn z tą minifigurką. A jeśli nie zdążył kupić tego magazynu, to dzisiaj ma już ostatnią okazję na zdobycie tej minifigurki w cenie 20 zł, ponieważ dzisiaj wychodzi komiks LEGO Star Wars z właśnie minifigurką Dartha Maula z Wojen Klonów. Zapraszam Was na jego przegląd. Klasycznie na okładce mamy logo LEGO Star Wars. Obok jest informacja, że to co kupujemy to komiks, a nie magazyn. Na dole znajduje się też informacja, że w środku są aż 3 komiksy. Cena to bez zmian, przynajmniej na razie, 19,99 zł. Pierwsza strona to oczywiście spis treści. Mamy tutaj zaprezentowane też dwa, według autora, świetne plakaty. Chociaż muszę przyznać, że ten z Boba Fettem jest całkiem ładny. Pierwszy komiks to Nie Zadzieraj z głównym bohaterem tego komiksu, czyli z Maulem. Komiks numer 2 pod tytułem Imperator przez jeden dzień. Tutaj widzicie plakat All Stars. Z tego co kojarzę jest to grafika jakoś z 2018 roku. Komiks trzeci, tym razem o przygodach Luke'a Skywalkera pod tytułem Jednoręka Ucieczka. Oczywiście jest to komiks, więc nie ma tu za dużo łamigłówek ani zadań, no tak naprawdę tylko ten jeden labirynt. No i na koniec informacja, kiedy pojawi się następny komiks, a będzie to konkretnie 13 czerwca. Jeśli ktoś już policzył, co prawdopodobnie będzie w następnym komiksie, to niech koniecznie da znać w komentarzu. Ponieważ jest to ta sama minifigurka i ta sama saszetka, która była w magazynie, no to jest to jeszcze to stare opakowanie plastikowe, a nie papierowe. Maul naprawdę jest głównym bohaterem tego komiksu. Nie dość, że dostajemy jego minifigurkę, to jeszcze pojawia się w jednym z komiksów jako główny bohater i dostajemy jeszcze jego limitowaną kartę. Darth Maul był mrocznym lordem Sithów z gatunku Zabrak. Pierwszy raz w Gwiezdnych Wojnach pojawił się w 1999 roku w filmie Mroczne Widmo jako uczeń Palpatina. Ta konkretna wersja Maula nie przedstawia go akurat z Mrocznego Widma, tylko jego wersję z Wojen Klonów. Minifigurka oczywiście dostaje charakterystyczną dla Dartha Maula broń, czyli podwójny miecz świetlny. Szkoda, że nie dostajemy do niego jakiejś dłuższej rękojeści, tylko taką zwykłą. Tors oraz nóżki są nadrukowane na tym kolorze jakby stalowym, na tym samym po prostu, na którym była nadrukowana na przykład Bad Batch. No i co do nóżek to akurat bardzo dobrze pasuje, no bo jak wiemy Darth Maul po pierwszym epizodzie miał sztuczne metalowe nogi, które są też bardzo ładnie zadrukowane i na stopach, i na kolanach, i na pasie. Tors zaś też całkiem fajnie się prezentuje, no bo mamy tam wiadomo pas z wieloma szczegółami, ale największe wrażenie oczywiście tutaj robi kawałek klaty Dartha Maula. A główka to akurat taka trochę klasyka dla Dartha Maula, ale ten design zostaje już w LEGO zmieniony, ponieważ nowy Darth Maul ze zestawu Sith Infiltrator nie będzie miał tam czarnych źrenic, tylko żółte oczy. Tak się prezentuje Darth Maul obok bardzo podobnej wersji z filmu Han Solo, która pojawiła się w encyklopedii postaci LEGO Star Wars. Jej przegląd jest na moim kanale, link w prawym górnym rogu. Podsumowując, komiks oczywiście polecam ludziom, którzy w ogóle nie mają Maula w kolekcji, albo którzy nie mają tej konkretnej wersji Maula. Dla mnie osobiście nie jest to jakaś wielka atrakcja, no bo posiadam tego konkretnego Maula w 2 sztukach i z zestawu i z magazynu, no i wiadomo, że też niestety z tej minifigurki nie można robić żadnej armii, żadnego oddziału, więc nie ma większego sensu, żeby kupować ten komiks w większej ilości. Minifigurka sama w sobie jest bardzo dobrze odzorowana, całkiem fajnie zrobiona, jest wiele szczegółów, szkoda tylko, że jak zwykle taka minifigurka niestety nie dostaje nadrukowanych rączek. Wiem, że zwracacie mi uwagę, że często na to narzekam, ale uważam, że jest to najprostszy sposób, żeby tą minifigurkę po prostu urozmaicić. No i jeszcze jedną rzecz, którą mogliby tutaj dodać, to oczywiście nadrukowane rogi, no ale to akurat jest minus każdej wersji Dartha Maula, którą dostajemy od LEGO. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie, czy wy posiadacie tą minifigurkę w swojej kolekcji, czy może jednak skusicie się na taki komiks. A ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.